Ubiegłym roku w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór mieszkańcy miast, wsi i miasteczek wspólnie decydowali o tym, jak mają wyglądać place zabaw, zaniedbane skwery, parki czy boiska. Pracy było oczywiście bardzo dużo, ale były też ogromne sukcesy. Spośród 6 nagród Super Samorząd, aż 3 przypadły ekipom zajmującym się wspólną przestrzenią. W tym roku ponownie zapraszamy do akcji Masz Głos, Masz Wybór i zadania Wspólna Przestrzeń. Na początku należy wybrać przestrzeń, którą chcemy się zajmować. Ważne, aby upewnić się, czy należy do gminy. Następnie zbierzmy grupę ludzi, z którymi będziemy zmieniać otoczenie. Razem można więcej. Łatwiej przekonać prezydenta, burmistrza czy wójta do współpracy. Ich pomoc będzie nieodzowna i usprawni Wasze działania. Teraz najciekawsza część zadania. Praca z mieszkańcami. Na tym etapie pytamy o opinię sąsiadów, dzieci, młodzież, seniorów oraz właścicieli psów. Organizujemy spotkania, dyskusje. Wspólnie pracujemy nad najlepszą koncepcją naszej przestrzeni. Koncepcja gotowa? Świetnie. Teraz przekazujemy ją władzom lokalnym i czekamy na rezultaty. Jest duża szansa, że znajdą się pieniądze i projekt zostanie zrealizowany. To naprawdę działa. Uwierzcie, wystarczy trochę chęci i zaangażowania. Nazywam się Dorota Michalska, jestem z toruńskiej pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Zapraszam do wspólnej przestrzeni.